ona sobie zrobiona samemu. Albo Allegro, kółka kolcze. Albo jeżeli ktoś ma chęć, czas i go to pasjonuje, drut zwijany w sprężynę, cięty. 4 miesiące, jeżeli ktoś poświęca po kilka godzin dziennie. Jeżeli cały dzień, 2 miesiące powinien się wyrobić. Przeszywanica to 2 warstwy lnu, od wewnątrz i od zewnątrz. W środku 3 do 4 warstw kosa. Akurat przeszywanica, którą mam na sobie, to jest 14-15 wieczna, czyli już powiedzmy średniowiecze, te pełnia średniowieczna. Tutaj kolega ma trochę grubszą przeszywanicę, wczesną średniowieczną. Jest trochę dłuższa i nie zakrywa całych rąk, tylko do łokci. Buty. Dokładnie buty z Heddeby. Jeżeli ktoś umie, jeżeli ktoś chciał kiedyś szyć, może próbować. Najlepiej jednak zamówić to od kogoś, kto robi to szybko. Jeżeli chodzi o ubranie, no to 200-300 zł można się zmieścić tak no, z podstawowymi butami, z spodniami, koszulą czy bez zbroja? Zależy. Jeżeli ktoś chce odgrywać zwykłego, prostego wojownika, razem z hełmem około 500 zł. Jeżeli ktoś chce odgrywać bogatszego wojownika, wczesno średniowiecznego, wtedy koszty sięgają około 1000. Dzień dobry, nazywam się Ewita. Jestem pierwszy raz na konwencie. Jestem przebrana w stylu steampunk. Jest to styl nawiązujący do czasów wiktoriańskich. Składa się z, jak widać, dużej ilości trybików i mechanizmów zegarowych. Poczekaj, zrobię zbliżenie na ten mechanizm. Bo steampunk to jest nurt science fiction, który jest przeciwieństwem cyberpunku, który nawiązuje do rzeczywistości stworzonej w sposób elektroniczny. Steampunk jest całkowicie mechaniczny, więc wszystko, nawet komputery tworzone w stylu steampunk, no oczywiście działają elektrycznie, ale wyglądają jakby były z mechanizmów zegarowych. No, bluzkę i spodnie kupiłam i doszyłam do tego trybiki, które wymontowałam ze starych ludzików. Kolczyki też zrobiłam sama. Babcia nie była zła? Nie, kupiłam je na targu starości. Aha. Mam ten zegarek, który działa, zegarek nakręcany. No, super. Jeden. Trzeci. To wszystko składa się na ten styl. Tak samo gogle są też elementem stroju steampunk. Te są akurat z gogli spawalniczych z Leroy Merle, pomalowane złotym sprayem. No, najwięcej czasu zajęło mi przyszywanie trybików i rozmontowywanie budzików. Jeden stary budzik do rozmontowania to może być 5-10 zł. Poza tym inne trybiki też. W sumie 40 zł około. I okulary 30. Same uczymy się kroju z książek specjalistycznych. Ewentualnie zanosimy do prasowej. Tyle, że musimy się to wytłumaczyć dokładnie, bo żadna z prasowych nie wie, jak tak naprawdę są przyte. Są oczywiście dosyć czasochłonne, a koszt sukienki to koszt materiału i nasza własna praca. Cześć, jestem Bilian, jestem przebrana za Altaira z Assassin's Creed z jednym. Jak zrobiłaś tą zbroję? Sama czy kupiłaś? Była robiona w sumie wysiłkiem rodzinnym. Powiem, że kocham swoją rodzinkę i wszyscy mi pomogli. W sumie to jest robione z prześcieradła. To są po prostu troki. Tu jest grawerowana blacha. To jest... No, że działają? Tak. O kurde, zrób to jeszcze raz. Ale super, fajnie. Tak, jest w sumie suwa do 3 lat. No tak, czyli własnym suntem. Powiedz mi, ile czasu to zajęło i jakie były koszty? Bardzo spieszyłam się z tym strojem, żeby zdążyć na krojku, więc w sumie zajęło to jakiś tydzień. Po lekcjach, jak wyszłam ze szkoły. Koszt jest nieduży, ponieważ był robiony w sumie z materiałów domowych, z
materiału z Vulpexu, z jakiegoś demobilu i po prostu z takich wymyślonych rzeczy, typu Gatsby, pojechaliśmy do Gatsby, żeby to myśleć.